Dzień dobry, czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Chcę Państwu dzisiaj powiedzieć parę słów o Wojciechu Korfantym jako przywódcy trzeciego powstania górnośląskiego, którego właśnie 100. rocznicę obchodzimy. Nie jest to łatwe omówić jeden z okresów życia człowieka, męża stanu, który miał taki potężny dorobek. Moim zdaniem decydowały w tym wszystkim trzy takie podstawowe kwestie. Pierwsza to było miejsce urodzenia, z którego wynikał jego upór. Drugą taką rzeczą to był enecki rodowód, a przez to myślenie w kategoriach narodu. I trzecie były to przekonania katolickie, ale wolne od takiego tandetnego klerykalizmu. Wojciech Korfanty, człowiek legenda, przywódca ideów narodowo-demokratyczny, narodowo-chrześcijański na Górnym Śląsku. Pierwszy od wiosny Lwów Polski poseł do niemieckiego parlamentu. Komisarz Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku. Dyktator III Powstania Śląskiego. Poseł na Sejm II RP, członek Senatu RP, prezes Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji i Stronnictwa Pracy. Więzień brzeski, polityczny emigrant. Człowiek uciekający ze swojej ojczyzny przez zemstę sanacyjnych nienawistników. Ofiara sanacji. Korfanty to polityk wręcz endecki, chociaż przez długi okres swojego życia poza Endecją. Symbol takiego polskiego etosu narodowego, polityk mieszczański, realista, odrzucający te wszystkie powstańcze mrzonki, człowiek rozumiejący wagę narodu, demokrata, katolik daleki od bezrozumnego klerykalizmu i często krytykowany nie tylko przez niemieckich hierarchów. Człowiek pozbawiony wszystkich tych cech, które później cechowały sanację i tych, którzy rządzili II Rzeczpospolitą. Wielki wpływ na jego wybory miały te cechy charakteru. Nie był łatwym człowiekiem. Gwałtowny, bezwzględny, brutalny, bezkompromisowy, depczący przeciwników politycznych. A jednocześnie łagodny, elokwentny, uwielbiany przez kobiety. Tak podczas jednej z debat historycznych scharakteryzował Wojciecha Korfantego profesor Janusz Odziemkowski. Nie znosił sprzeciwu. Gdy był przekonany o swojej racji, bywał porywczy i potrafił obrażać adwersarza, a jednocześnie po chwili potrafił rozmowę odwrócić i dalej ją kontynuować, wspominał wiceprezes Stronnictwa Pracy na Górnym Śląsku Władysław Temke. Był też posłem uważanym za gwałtownika, hardego przeciwnika, człowieka repostującego wypowiedzi, nie patrząc na wiek i zasługi. To z kolei Stanisław Stroński. Kolega redaktor Myśli Polskiej kiedyś powiedział, że ta ocena jest trafna. Poniekąd tak, bo gdyby się przyjrzeć innym politykom tego okresu, to okaże się, że przypadek Korfantego wcale nie jest takim wyjątkiem. Dmowski i Piłsudski też mieli licznych wrogów. Czy nie byli przedmiotem ostrych kampanii przeciwko nim wymierzonych, tak jak to było w okresie obfitującym w postacie wyrazistej i silnej, że politycy tacy mieli wrogów ponad swoją miarę. Korfanty miał ogrom wrogów. On taki musiał być. Wyrwał się ze górniczego środowiska. Korfanty urodził się w moim rodzinnym mieście, w Siemianowicach Śląskich, niedaleko zresztą tam, gdzie urodził się też mój ojciec i moi dziadkowie, dokładnie na Sadzawkach, niedaleko ówczesnej Huty Laury. Wbrew napisowi na kamienicy, tam się ona dalej znajduje na Mysłowickiej 3, a jest tam taki napis, że tu 20 kwietnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty, wielki Polak, wybitny mąż stanu, dyktator III Powstania. To nie zupełnie tak, to, że ta kamienica jest wybudowana później, na przełomie już wieku, rzeczywiście przez jego rodzinę. A on się urodził w takiej zwykłej chatce śląskiej, która stała obok i ona już nie istnieje tam od 90 lat. Ten dom tam wybudowali rodzice Korfantego, ale jest tam inna ciekawostka, której nie poruszają często historycy. A znajduje się na tym domie napis „Oświata i praca naród wzbogaca”. I to jest napis, który wykonał sam Korfanty. I to mu tam przyświecało. Rodzina Korfanty była typową rodziną polskich górnoślązaków. W 1879 roku rozpoczął on naukę w Szkole Ludowej w Siemianowicach. Uczono wyłącznie w języku niemieckim. Jego nauczycielem był Antoni Chrząszcz, krewny Johannesa Chrząszcza, znanego dziejopisarza. Wychowywał on młodych mężczyzn na wiernych poddanych cesarza. Młody Korfanty miał naturę buntownika, ale takiego opanowanego, nie szaleńca. Wiedział, że w domu posługuje się gwarą górnośląską, czyli językiem nazywanym przez Niemców Wasserholmisch, jak tutaj wspominał kolega Janek już. Pomimo pewnych trudności szkołę ukończył z wynikiem zadowalającym. W 1885 roku rozpoczął naukę w katowickim gimnazjum. W tym okresie, to się mało o tym wspomina, chciał zostać księdzem, ale ta nauka religii wtedy też go od tego odpychała. Ten zamiar jednak szybko porzucił i miał inne powołanie. Zapragnął, by Śląsk był polski. W szkole założył tajne kółko, którego celem było szerzenie języka, kultury, literatury i historii Polski. Nawiązał kontakty z polskimi działaczami z Wielkopolski. W środowisku Korfantego pojawili się m.in. bracia Leopold i Aleksander Skowrońscy. To Aleksander to późniejszy duchowny, to od niego właśnie pożyczał pierwsze książki i co ciekawe takie bardzo romantyczne, bo to był Słowacki, Mickiewicz, a nie poszło to w tym kierunku w ogóle. Sam Wojciech zauważał jeszcze jeden aspekt, który utwierdzał go w tym, że jest Polakiem. A to odnajdujemy w fantastycznej pracy doktora Mieczysława Tobiasza Wojciech Korfanty, wydanej w 1947 roku i niestety mało znanej. Zasługę mojego uświadomienia narodowego przypisać muszę moim profesorom z gimnazjum w Katowicach, którzy z ochydzeniem wszystkiego, co polskie i katolickie wzbudzili we mnie ciekawość polskiej książki, z której pragnąłem się dowiedzieć, czym jest lżony i poniżany naród, którego językiem w mojej rodzinie mówiłem. I pokochałem mój naród, przeszłość, jego dolę i poczułem się jego synem. W tym czasie hukiem zainteresował się komisarz tamtejszej policji, Madler, który pretekstem mogło być, znaczy prawdopodobnie, tego nie wiemy na 100%, ale mogło to być to, że Korfanty organizował wtedy wycieczki do Poznania m.in. i do Lwowa. Któregoś dnia dyrektor gimnazjum poprosił Korfantego na korytarz i mu powiedział: musiałeś pan bardzo zuchwale sobie postępować, skoro policja na pana zwróciła uwagę. Szkołę średnią skończył w 1895 roku po interwencji ugodowego posła Józefa Kościelskiego. To zuchwałe postępowanie zgodnie ze swoim rozeznaniem sytuacji będzie towarzyszyć Korfantemu przez całe życie. W 1896 przeniósł się na Królewski Uniwersytet we Wrocławiu. Należał do studenckiej korporacji założonej przez górnoślązaków studiujących we wrocławskich uczelniach. Towarzystwo Akademików Górnoślązaków. Zarówno towarzystwo, jak i inne organizacje zrzeszające górnośląskich studentów było pod ogromnym wpływem tajnej Ligi Narodowej. Bracia Zetowi, Jan Jakub Kowalczyk i Emanuel Tchórz, jako pierwsi górnoślązacy weszli do Ligi. Było to już w 1898 roku. Wtedy też musiał tam poznać innego Siemianowiczanina, Jana Nepomucena Stęszyckiego. Zaraz po nich przyjęto również Korfantego. Zauważyli go przywódcy Ligi Narodowej Zygmunt Balicki i Roman Dmowski. Sam Korfanty wspominał spotkanie z Romanem Dmowskim na dworcu w Sosnowcu, gdzie odbierał egzemplarze przeglądu wszechpolskiego. W grudniu 1898 roku Korfanty, Tchórz, Kowalczyk i Wolny pojechali do Warszawy na odsłonięcie pomnika Mickiewicza. Wydarzenie to było pretekstem, aby zorganizować wielką manifestację narodową podkreślającą trójzaborową jedność. Jako liderzy na czoło wysuwali się coraz bardziej Kowalczyk i Korfanty. Korfanty uczestniczył wtedy w zjeździe Zjednoczenia Młodzieży Polskiej, w którym to było w 1899 roku. Wiemy także, że w 1900 roku Korfanty dokładnie studiował pracę Romana Dmowskiego Wychodźstwo i osadnictwo. W 1901 roku poczuł siłę, skończył studia, miał dyplom z ekonomii. Oprócz polskiego i niemieckiego znał biegle francuski i angielski. Rozumiał także w podstawowym stopniu rosyjski i czeski. W tym czasie pisywał już do gazet w Warszawie i Poznaniu. W 1901 roku to nazwisko Korfantego było już kojarzone przynajmniej w tym świecie polityki. Ludzie już wiedzieli, kim on jest. W styczniu tego roku zaatakował publicznie katolicką partię Centrum w Bytomiu. Zaraz po tym powtórzył to jeszcze kilka razy w innych miastach. Policja pruska przeprowadziła rewizję w jego mieszkaniu. Jako ciekawostkę można dodać, że zaaktywowali m.in. manifest komunistyczny, wtedy Marksa i Engelsa. Od 1901 był także redaktorem naczelnym Górnoślązaka. Już w roku założenia gazety za publikację 2 artykułów do Niemców i do moich braci górnoślązaków Korfanty został aresztowany przez pruską policję, a tytuły zawieszono. Korfanty współpracował także z dziennikiem berlińskim kierowanym przez jednego z najzdolniejszych narodowych demokratów, Mariana Seydy. Sam przeniósł się do Berlina. W latach 1903–1912 i 1918 był posłem Reichstagu, gdzie przystąpił do koła polskiego, podczas gdy śląscy Polacy przystępowali do tej pory do klubu parlamentarnego niemieckiej partii Centrum. Poczucie chrześcijańskiej wizji polityki było Korfantemu bardzo bliskie, co nie oznacza, że w najmniejszym stopniu Korfanty kapitulował przed polityką sporej części proniemieckiego kleru na Górnym Śląsku. To można pokazać na przykładzie zdarzenia przywoływanego m.in. przez panią Jadwigę Lipońską Sajdak w takiej książce Korfanty w anegdocie. Gdzie ona przypomina, jak 30-letni Wojciech Korfanty chciał się ożenić. To było w 1903 roku. No i tam proboszcz miejscowy uzależnił udzielenie ślubu od tego, że publicznie przeprosi krytykowanych przez proniemieckich księży. Tam chodziło głównie o to, że była grupa księży, która odmawiała Polakom rozgrzeszenia za czytanie polskiej prasy. Inspiratorem odmowy był nieznoszący Korfantego kardynał Knob. Korfanty gwałtownie odmówił przeprosin, wyjechał z narzeczoną do Krakowa. W tym czasie w Rzymie odbywało się konklawę po śmierci papieża Leona XIII i kardynał Knob naciskał na kardynała Puzynę. Ten wysłał do Krakowa depeszę: Korfantemu ślubu nie dawać. Korfanty poruszył prasę, sprawa stała się głośna. Sympatyzujący z Korfantym, dzisiaj już święty, biskup Pelczar, znawca prawa kanonicznego, oświadczył, że nie widzi żadnych przeszkód w udzieleniu ślubu. Proboszcz Mikulski w parafii Świętego Krzyża wyraził zgodę. Kardynał Puzyna, widząc zdeterminowanie zainteresowanych i nie chcąc narażać na szwank swojego autorytetu, zakaz cofnął. Niemiecki kardynał złożył w tej sprawie protest na ręce nowego papieża Piusa X. Domagał się unieważnienia małżeństwa, ale papież zdecydowanie odmówił. O innej sprawie wspominał w swoim dużym referacie senior obozu narodowego kolega Tadeusz Radwan. Był to referat o piśmie Górnoślązak. No i pisał tam tak, że pod koniec 1904 roku doszło do wielkiego skandalu. Niemiecki kardynał Knob wytoczył cywilny proces, co też się rzadko zdarzało, że do cywilnego sądu poszedł, redakcji Górnoślązaka za tekst Duchowieństwo na Górnym Śląsku. Przed sądem stanęli stronnicy Korfantego, Jan Jakub Kowalczyk i Antoni Wolski, pod zarzutem szkalowania duchownych. Korfanty, będąc wierzącym katolikiem, bezlitośnie krytykował politykierstwo niemieckich duchownych. Ustalił linię obrony z Zygmuntem Sejdą, a ten wysłał przed sąd kościelny kolejnych świadków mówiących o wykorzystywaniu ambony do walki politycznej. Wściekłość niemieckiego kleru wzbudziły zeznania samego Korfantego, który opowiadał o swoim ślubie. Kurii groziła kompromitacja. Do ugody doszło przed ostatnim rozprawą, bo Korfanty był człowiekiem racjonalnym i potrafiącym kalkulować. Wiedział, że dalsze zaognianie nie przyniesie już żadnych pozytywów. Głównie względy ambicjonalne, to moim zdaniem, a nie polityczne, sprawiły, że Korfanty rozstał się ze swoim takim naturalnym środowiskiem z tej bazy Ligi Narodowej. Korfanty miał też za złe Kowalczykowi, że ten wykorzystał jego tekst. Takie rzeczy naprawdę drugorzędne o tym decydowały. Korfanty doskonale też rozumiał żywioł ludu śląskiego. To również sprawiło, że nie poparł orientacji antyniemieckiej Dmowskiego w czasie wojny. To był racjonalny wtedy krok, bo wielu Górnoślązaków wtedy walczyło po stronie niemieckiej. Trzeba tutaj podkreślić specyfikę śląskiej chadecji, która w założeniach i postępowaniu była bardzo endecka. Można zaryzykować takie twierdzenie, że była to endecja dostosowana do specyficznej dzielnicy Polski. Organizacje polskie przełomu XIX i XX wieku na Górnym Śląsku były mocno osadzone i były liczne. To było te Towarzystwo Katolickie Robotników, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Polek, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, różnego rodzaju bractwa religijne. Organizacja tych stowarzyszeń była taką kopią w dużej mierze niemieckiej chadecji. Polacy dostrzegali dobrą i działającą organizację. Chadecja na Górnym Śląsku była odpowiedzią na popularną prawicową centrowość strony niemieckiej. Chadecja Korfantego była najważniejszą pośród stronnictw chrześcijańskich. Miała autentyczny program katolicki. taki popierany na Górnym Śląsku. Potwierdzały to kolejne wybory. Ale teraz już pora wrócić do powstania. Pod koniec 21 roku Komisja Międzysojusznicza nie mogła dojść do porozumienia w sprawie podziału Górnego Śląska na obszarze plebiscytowym. Sytuacja się mocno zaogniała. Ślązacy chcący Polski w większości plebiscy powstańcy szykowali trzecie już zbrojne wystąpienie, które mogło nastąpić tylko na rozkaz Korfantego. Korfanty pozostawał w stałym kontakcie z Danielem Kęszyckim, konsulem naszego kraju w Opolu. Miał on świadomość, że korzystniejszy dla nas jest projekt francuski, ale natrafiał on na sprzeciw delegatów Anglii i Włoch. Alianci nie potrafili się porozumieć i złożyć jednego projektu. Stawało się coraz pewniejsze to, że przyjdzie ten skrajnie niekorzystny wariant brytyjski, wizji brytyjskiej. I tutaj trzeba było reagować. To oczywiście zmusiło Korfantego do działań. 24 kwietnia do Lomnica hotelu zaprosił Konstantego Wolnego, którego znał również z czasów tych wczesnoendeckich, majora Romana Abrahama, Włodzimierza Dąbrowskiego i Macieja Hrabiego Mielżyńskiego, dowódcę organizacji zbrojnej. Tam ustalono, że trzeba zorganizować strajk powszechny i powstanie zbrojne. Czytamy wtedy w zapisie. Po dokładnym zbadaniu sprawy doszliśmy obydwaj do przekonania, że wywołanie strajku musi siłą rzeczy pociągnąć za sobą powstanie zbrojne. Ale nie ustalono dokładnego daty wybuchu powstania. Mielżyński pojechał rankiem następnego dnia do stolicy, by poinformować o sytuacji ministra Sosnkowskiego. On zaś wydał rozkaz podporządkowujący wszystko samemu Korfantemu. Dowództwo obrony plebiscytu pozostało w stanie gotowości. Przez kolejne kilka dni odbywały się spotkania i narady, odprawy, które później w latach 30. wywoływały konflikty, bo Grażyński wzorem innych Piłsudczyków, a i samego wodza przypisywał sobie wszystkie zasługi łącznie z powstaniem. 29 kwietnia opolski nasz konsul zadzwonił do Wojciecha Korfantego i poinformował, że Komisja Międzysojusznicza opracowała dwa projekty podziału ziemi górnośląskiej i poszły do Paryża. W nocy z 29 na 30 kwietnia miało miejsce tajne spotkanie Korfantego z Kęszyńskim w Czarnym Lesie koło Lublińca. Było to w takim bardzo filmowym, jak w filmowym scenariuszu, lał deszcz, ciemno, oni stali w błocie itd. Korfanty jednak już wcześniej poinformował o ewentualnym rozpoczęciu działań zbrojnych z 2 na 3 maja. Po 3-godzinnym spotkaniu w lesie Kęszycki przekazał informacje o propozycjach podziału Górnego Śląska wysłanych do Rady Ambasadorów. Oni mieli sprawę rozpatrywać najprawdopodobniej 5 maja. Powstanie miało kluczowe znaczenie. Miało być potężną manifestacją narodowej determinacji polskich górnoślązaków. Wiemy, że Korfanty spotykał się wcześniej także z Francuzami, być może nawet w tym samym lesie i w tej samej nocy, tego nie wiemy. Sam Korfanty o tym wspomina, co jest jasne, bo chciał zachować w tajemnicy współpracę na rzecz Polskiego Śląska z Francuzami. Natomiast pisał o tym Włodzimierz Dąbrowski w takiej książce Trzecie Powstanie Śląskie, wydanej w Londynie. Biograf Korfantego Jan Lewandowski również potwierdza taką informację, przywołując rozmowę dalekopisową Korfantego z premierem Witosem z 1 maja. Tam Korfanty powołuje się na rozmowę z Francuzami. Poinformował on Korfantego, że francuska propozycja nie została uznana i sugerował przygotowywanie antyniemieckiego strajku. Przyjął informację o przygotowywanym powstaniu i obiecał jego tajne poparcie. To wszystko, to właśnie po wybuchu powstania oddziały francuskie przejęły kontrolę nad obszarem przemysłowym, co było dla nas korzystne. Korfanty jako sprytny gracz polityczny wymyślił plan działania. Przejastrawiając informacje o podziale Górnego Śląska, by zamaskować ten opolski przeciek, puścił je przez Berlin. Niestety korespondent Bronisław Jankowski został zatrzymany na trasie Bytom-Berlin. Tego Korfanty wtedy nie mógł wiedzieć. Korfanty jednak nie spanikował i gdy przyszła depesza z berlińskiej agencji, sam napisał tekst depeszy i wydrukował go w wydawanej za polskie nasze pieniądze w dużej mierze endeckie niemieckiej gazety dezinformacyjnej Oberschlesen Granicz Zeitung w Bytomiu. a następnie w polskich popołudniówkach, które już powtarzały za nim. I brzmiało to mniej więcej tak. Nasz korespondent berliński dowiaduje się, że do jednego z pism berlińskiej nadeszła z Katowic depesza, że z kół dobrze poinformowanych entanty wiadomość jest pewna. Komisja międzysojusznicza w Opolu w czwartek wykończyła swój raport o wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku i wysłała go w piątek do Londynu do Rady Najwyższej. Raport komisji proponuje podział Górnego Śląska między Niemcy i Polskę i to w ten sposób, że Niemcy mają otrzymać niemal cały Górny Śląsk, łącznie z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. Polsce radzi się przyznać Komisja Międzysojusznika tylko powiat rybnicki, pszczyński i drobną zmianę na granicy w powiecie katowickim na wschód od Katowic. Była to znakomita zagrywka. Korfanty wiedział, że wywoła tym wściekłość mieszkańców Górnego Śląska. Do Londynu poszły różne projekty, również ten francuski, korzystniejszy dla Polski. W nocy strajk osiągnął cały teren przemysłowy. Korfanty 1 maja był już w Sosnowcu, urzędował tam w pałacu Dietla, on chyba do dzisiaj stoi zresztą. Ustalił termin wybuchu powstania górnośląskiego na noc z 2 na 3 maja. Tu nastąpiła ciekawa rzecz. Znany z pewności siebie Korfanty mocno zawahał się przed podpisaniem rozkazu. On rozumiał, że pomimo, że raptowny na zewnątrz, rozumiał taką filozofię, no to, o której żeśmy przed chwilą wspominali, czyli ekonomii krwi. Dalekie były mu te różne romantyczne mrzonki, wariactwa kolejnych nieprzygotowanych powstań. Trzymał pióro nad rozkazem, kilka razy czytał i czekał. Przerwał mu wtedy przyjaciel, Konstanty Wolny. Powiedział: Wojtek, skoro powiedziałeś A, trzeba powiedzieć B. Korfanty podpisał rozkaz. Z Warszawy szły telegramy nakłaniające go do odwołania daty wybuchu. Tą odpowiedzialność wziął na siebie. W trakcie narady powiedział teatralnie: kości zostały rzucone. Nawet 2 maja w dalekopisowej rozmowie z premierem Witosem wyjaśniał: zwołałem przywódców robotników. Wszyscy są zdania, że wybuchu zbrojnego nie da się uniknąć. Ja się podaję jako komisarz plebiscytowy do dymisji. Motywuję swój krok uchwałami komisji międzysojuszniczej. Według zdania przywódców robotniczych, a także mojego, w nocy z poniedziałku na wtorek rozpocznie się ruch zbrojny na całym terenie. Bliżej wszystko powie major Abraham, gdyż był obecny na zebraniu. Ja w środę ogłoszę proklamację, że jako Górnoślązak nie mogę w tej chwili opuścić rodaków i na ich prośbę zostaję. Dowódcę zbrojnego mianuje pana Doliwę, który pseudonim to jest pułkownika Mierzyńskiego. Rząd może się mnie wyprzeć, a nawet mój krok potępić. Witos odpisał. Rada Ministrów na tajnym posiedzeniu wzięła następującą uchwałę. Rząd kategorycznie oświadcza, że jest przeciwko wywołaniu ruchu zbrojnego na Górnym Śląsku i poleca komisarzowi plebiscytowemu, panu Korfantemu, odłożyć wszelkich starań i środków, ażeby do tego nie dopuścić. No ta gra musiała być tak prowadzona. Korfanty odpisał: w tej chwili jestem niewolnikiem wypadków, w tej sytuacji zmuszony jestem wziąć na siebie odpowiedzialność. Rząd uczynił wszystko, by do ruchu zbrojnego na Górnym Śląsku nie doszło. Ja ze swej strony szedłem w tym samym kierunku. Lecz propozycja komisji stanowi taką prowokację ludności, że nikt nie jest zdolny już jej pohamować, nie jest zdolny. Korfanty wysłał swoją dymisję ze stanowiska komisarza plebiscytowego. 3 maja 21 roku rozpoczęło się plebejskie powstanie, a Korfanty ogłosił się jego dyktatorem. Podpisał swój słynny manifest do ludu górnośląskiego. Rodacy, rząd polski odwołał mnie ze stanowiska komisarza plebiscytowego, ponieważ niezdolny byłem przeszkodzić wybuchowi ruchu zbrojnego. Nie jestem już komisarzem plebiscytowym, ale jestem krwią z krwi, kością z kości waszej, synem biednego ludu górnośląskiego, który od 20 lat cieszy się waszym zaufaniem, który przez lat 20 walczy razem z wami za prawa i wolność Górnego Śląska. Jako wasz brat, wezwany przez walecznych powstańców, strajkujących robotników i w porozumieniu się z naszymi partiami politycznymi staję na czele naszego ruchu. Czynię to dlatego, aby ten ruch szlachetny przez zbrodnicze jednostki nie został zamieniony na anarchię, by nie działy się zbrodnie i przestępstwa, by normalny bieg życia czym prędzej został przywrócony. Musimy zrzucić z siebie wszelkie ślady jarzma prusko-niemieckiego. Zwycięstwo osiągniemy za wszelką cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, który by nas mógł okuć ponownie w kajdany germańskie, celem ujęcia żywiołowego ruchu zbrojnego w ramy organizacyjne, mianuje niniejszym głównym dowódcą kupców powstańczych powstańca Doliwę, któremu wszyscy komendanci, dowódcy i powstańcy wierni bezwzględnie posłuszeństwu będą. Od tej chwili jesteście żołnierzami, postępujcie tak, jak honor żołnierski nakazuje, zakazuje wszelkich gwałtów, grabieży, znęcania się nad ludźmi bez względu na ich wiek, język, wiarę lub pochodzenie. Zachowujcie się jak powstańcy, wasze zachowanie musi być wzorowe, nikomu nie wolno naruszać tego. Dyktator Korfanty musiał sam ewakuować się z Polski, do Polski, z Sosnowca do Szopienic. Tam powstała Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych. Tam również 4 maja została przez Korfantego zorganizowana naczelna władza na Górny Śląsk. Sam Korfanty urzędował w Szkole Powszechnej w Szopienicach. Do Korfantego dochodziły dobre wieści, kolejne sukcesy militarne, oddziały powstańcze w ciągu 7 dni dotarły do Odry, pod Kędzierzyn, główne miasta pozostaje pod kontrolą aliantów. Oczywiście alianci zawiesili podział Górnego Śląska do czasu wygaszenia powstania. Korfanty potrzebował powstania jako wielkiej manifestacji dążności ludu górnośląskiego do połączenia z Polską. Od początku miał zamiar podjąć rozmowy. Nie chciał straceńczej, bezsensownej walki, przelewania krwi, oto tylko, żeby powiedzieć, że mieliśmy rację. Po tygodniu rozpoczął rozmowy z Francuzami o zawieszeniu broni. Wywołało to protesty Anglii i Włoch. Niemcy rozpoczęli kontrofensywę. W prasie niemieckiej i żydowskiej rozpoczął się radykalny atak na Korfantego, a rząd polski w Warszawie naciskał na szybkie zakończenie powstania. Był w bardzo niełatwej sytuacji. Tylko wewnętrzny spryt, uporządkowanie i rozumne podejście do polityki zapewniały spokój i oddalały wizję anarchizacji regionu. Po kilku dniach nawet nieprzychylni Korfantemu korespondenci angielscy przyznawali, że jest człowiekiem odpowiedzialnym i dążącym do tego, by przelewało się jak najmniej krwi. Korfanty był bezwzględny, jeżeli chodziło o rabunki, gwałty lub zbędne potyczki. Rabunki czy gwałty karał śmiercią, co znajdujemy w pamiętnikach powstańców śląskich redagowanych przez Wilhelma Szewczyka. Samo powstanie można podzielić na takie 4 okresy, 4 fazy. Pierwsza to jest od 3 do 10, wtedy powstańcy opanowali tereny zakreślone linią Korfantego. Druga od 11 do 20 umocnili się na zdobytych rubieżach, broniąc łańcucha opanowanych miejscowości. Trzecia od 21 do 6 czerwca, gwałtowne walki, kontrofensywa niemiecka, wtedy też rozegrała się wspominana tutaj bitwa o Górę Świętej Anny. Utraciliśmy i Kędzierzyn, ale nie dopuściliśmy do przerwania linii frontu i do wtargnięcia Niemców w głąb okręgu przemysłowego. Polacy i Niemcy stopniowo wyprowadzali swoje oddziały z terenu plebiscytowego. Między Korfantym a Grażyńskim cały czas iskrzyło. Grażyński znalazł się na Górnym Śląsku z grupą oficerów przysłanych przez Warszawę rok wcześniej. Mieli oni wzmocnić polską organizację wojskową na Górnym Śląsku. Mało skuteczny pułkownik Mierzyński nie wzbudzał zaufania zarówno Korfantego, ani Grażyńskiego. Korfanty pragnął, by na dowódcę mianowano generała Mariana Januszlisa, tego naszego, który on jest chyba w Zakopanem pochowany. Tak. No ale to się nie udawało. Warszawa bardzo to odwlekała. Pod koniec armia powstańcza została bez dowództwa. Piłsudczycy ulokowani w Grupie Wschód wykorzystywali ten moment i narzucali Korfantemu swoich ludzi, pułkownika Sikorskiego i kapitana Karola Grzesika. Korfanty, będąc człowiekiem odpowiedzialnym i rozważnym, nie mógł pozwolić, by doszło jeszcze do wewnętrznych walk frakcyjnych. Zapytał z zaskoczenia zresztą Grzesika, czy czuje się na siłach, by dowodzić. Ten odpowiedział, że się zastanowi. Pod naciskiem grupy Piłsudczyków Grzesik ogłosił się samowolnie naczelnym wodzem. No to w tamtym środowisku już taka tradycja, że się ogłaszają wodzami. Było to pogwałceniem wszelkich reguł i wcześniejszych rozmów. Korfanty udał się na front, obawiając się aresztowania. To dzisiaj nie wiemy tak na 100%, czy taki rozkaz był wydany. Wydaje mi się, że tak, ale no nie wiemy. Przebywał wśród powstańców w Rudzińcu. Chciał jak najszybciej widzieć się z Robertem Oszekiem. To jest bardzo ciekawa w ogóle postać, wyjątkowa. Warto kiedyś ją wspomnieć. Górnoślązak marynarz. Był dowódcą torpedowca w czasie I wojny światowej po niemieckiej stronie. Oznaczony w 17 roku Krzyżem Żelaznym pierwszej klasy. W styczniu 19 roku znalazł się w Polsce, wstąpił do marynarki wojennej. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Był zastępcą dowódcy okrętu opancerzonego Pancerny I i sympatyzował z ruchem narodowym. Z tego, co pisał kolega Radwan, to troszkę też taki był do tego no, taki troszkę bandyta, zaprawiony w bójkach i walkach, potężny facet i nienawidził szczerze Piłsudczyków. I miał taki oddział tych byłych niemieckich Korfanty. I Michał Sajur w Piórowie biografii pisał tak. Składał się on z regularnych zabijaków, siłaczy, polskich bojówkarzy. Po krótkiej rozmowie z Korfantym udali się do Bielszowic, gdzie znajdowała się główna kwatera Grupy Wschód. Aresztował kolejnych spiskowców. Grażyńskiego i Grzesika nie zastaną. Oni sami, rozumiąc powagę sytuacji, się zgłosili. Wszyscy byli pewni sądu i ostatecznej kary. Skazano 7 oficerów, lecz Korfanty nie pozwolił na radykalne rozwiązania. No tu pewnie się znowu odezwała ta ekonomia krwi. Stanisław Zieliński wspomina słowa Korfantego. Po co nam robić niepotrzebnych męczenników? Już nie są niebezpieczni. Niech idą skąd poszli. Korfanty zawsze działał tak, żeby się jak najmniej tej polskiej krwi lało. Do Szopienic 4 czerwca w tym czasie przybył oddział szturmowy Walerusa. Miał on otrzymać ustny rozkaz, by uwolnić aresztowanych spiskowców. Tam jednak dowiedział się o decyzji Korfantego, wycofał się. Byli już gotowi do wyjazdów samochodami i Korfanty do nich wyszedł. Przypomniał mu, kto dowodzi, polecił ustawić żołnierzy w szeregu i przemówił do nich. Zakończył swoją mowę słowami na front. Odpowiedziałem mu okrzyki, niech żyje Korfanty. To też pokazuje, jaki miał posłuch u ludzi, bo na pewno nie był w łatwej sytuacji. Powstanie zmierzało do końca. Zgodnie z zamierzeniem Korfantego nie przelało się zbytnio dużo polskiej krwi, co było ewenementem w powstaniach polskich. Jego likwidację potem tam przeprowadzono po decyzji ambasadorów w Paryżu 20 października 21 o podziale Górnego Śląska. Wojska polskie przekroczyły granicę koło Szopienic, wkroczyły na wschodni Górny Śląsk. Na dawnej granicy na moście w Szopienicach wojsko czekała już delegacja nowych władz. Po uroczystym powitaniu i symbolicznym zerwaniu okowów niewoli wyznaczone pododdziały przemaszerowały drogą przez Szopienice w zawodzie do Katowic. Witały ich liczne tłumy, kilkadziesiąt takich bram triumfalnych. Ja wiem o kilkunastu, ale to piszą w tych, że było ich kilkadziesiąt. W Katowicach na czele witających stał prezes przyjęcia Wojciech Korfanty, nowo mianowany wojewoda Józef Rymer, konsul generalny hrabia Kęszycki i starosta katowicki. Duchowieństwo reprezentował ksiądz prałat Jan Kapica, którego też wcześniej znał już Korfanty z tych czasów wczesnoendeckich. Tego dnia na rynku katowickim generał Szeptycki powiedział: tą radosną chwilę dziejową zawdzięczać należy Tobie, Panie Pośle, który przez wiele lat pod zaborem pruskim utrzymywałeś swoją pracą polskość prastarej ziemi piastowskiej. Pan, Panie Pośle, był wodzem wszystkich powstań górnośląskich, łącznie z inteligencją i ludzem górnośląskim, wykuwając dla nas zwycięstwo. Władze polskie objęły powiat katowicki, przyjmowano przypadłych terenów, trwało to do 4 lipca. Komisja międzysojusznicza oferowała przekazaną władzę zarządzającą i to było tam już 14 lipca 22. I dalsze losy Korfantego są też bardzo ciekawe i jego zmagania się z sanacyjną władzą i są takim fajnym pretekstem, żeby się znowu spotkać, jeżeli kolega Marek coś organizuje i tutaj, więc bardzo, bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze taką ciekawostkę pokażę. Mamy tutaj oryginał odezwy do ludu śląskiego. Nie tylko z tym, ale także z oryginalnym podpisem Wojciecha Korfantego. Zobaczyć tutaj ten. Bardzo fajna rzecz. Dziękuję bardzo.